Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam szanownych Państwa w kolejnej recenzji nowego okrętu. I tym razem zajmiemy się niemieckim pancernikiem, czy tam krążownikiem liniowym Tieru 10, Mecklenburgiem. To jest okręt dostępny od chyba jednego patcha. Nie mówię o tym, który trwa, tylko od poprzedniego. Także no, w zasadzie półtora miesiąca jest dostępny. Jest dostępny za stal. Nie jest taki tani i czym on się charakteryzuje, czy warto go wziąć i jak tym grać, żeby się fajnie tym grało, być zadowolonym z zakupu, to sobie zaraz omówimy. Ja może na początek sobie tam na szybko przejrzę najważniejsze parametry i zaraz będziecie sobie tutaj oglądać no, moją najlepszą bitwę, jaką na tym okręcie do tej pory zagrałem, bo powiem szczerze, miałem z nim dosyć spory problem, jeżeli chodzi o ocenę tego okrętu i doboru stylu gry, ale to będziemy dyskutować już w trakcie oglądania. Czyli tak, to dosyć istotna kwestia. Artyleria na okręcie to są cztery poczwórne wieże z działami tylko 305 mm, także te działa będą miały spory problem z penetrowaniem grubszych pancerzy i penetrowaniem średnich pancerzy na dużym dystansie. Ale grając tym jak typowym pancernikiem, czyli mając załadowane przez większość czasu właśnie pociski przeciwpancerne, naprawdę byłem rozczarowany tym okrętem i to mocno. Cytadele pojawiały się bardzo sporadycznie, to jest okręt dobry do zwalczania lekkich krążowników, ale jak lekki krążownik ma trochę rozumu, to się raczej nie pcha pod lufy takiego okrętu. To jest taki, jeżeli chodzi o walkę z krążownikami, to myślę, że Burgundia byłaby lepsza niż tutaj Mecklenburg, ale już mniejsza o to, nie będziemy tego aż tak bardzo porównywać. Sigma tutaj jest bardzo wysoka, bo 2,05, czyli niewiele brakuje do tej najwyższej w grze, czyli 2,10, takie jak na Yamato na przykład. Artyleria dodatkowa może być wymaksowana do zasięgu. Ile tu jest? 12,5 km. Także tak, ale nie jest to oczywiście artyleria tak celna jak na szlifienie. To jest standardowa artyleria, taka jaką mamy obecnie na Kurfürście, na Prusenie. Także no, nie jest to coś, na czym możemy jakoś bardzo polegać. W tej bitwie, którą tutaj zobaczycie, było 170 trafień z artylerii dodatkowej, ale wystrzelonych pocisków było ponad 900, także procent celności tej artylerii dodatkowej wynosił w okolicach 20, przy czym raczej poniżej 20 niż ponad. I niestety, no to jest taki atrybut dodatkowy, także w przypadku konfiguracji takiej, jaką wam tu zaprezentuję, to można ewentualnie rozważyć jeszcze w ogóle zrezygnować z tej sekundarki i zagrać sobie tutaj full survival. I wtedy próbować coś tutaj zdziałać. Obejrzałem sobie kilka recenzji na YouTubie, żeby zobaczyć, co tam inni na ten temat tego okrętu mówią i jak nim grają, żeby to się grało jakoś sensownie. Jak już wspomniałem, pancernik to nie jest. To jest krążownik, może i liniowy, ale jednak krążownik, więc będziemy musieli głównie bazować na naszych pociskach ładunkowo-burzących. Pepance, te małe pepance 305 mm na tierze 10 dużo nie zrobią, tak jak mówiłem już. Na daleko będziemy mieli problem z cytadelowaniem czegokolwiek. Na blisko z pancernikami też może być różnie. Oczywiście wiadomo, to jest 16 pocisków w salwie, także to jest dosyć dużo. Działa są celne, także tych pocisków będzie wchodziło sporo. W tej bitwie nawet mam Lutyensa na pokładzie i ten Lutyens będzie tutaj siedział domyślnie. I 140 trafień przy 16 wieżach to nie jest jakiś duży wyczyn, także z głównej artylerii oczywiście. I będziemy mogli sobie ten oddział troszeczkę zredukować, także to się tam też przydaje. Mamy tutaj dwie poczwórne wyrzutnie torpedowe, ale również nie takie jak na linii do Schlieffiana, czyli krótkie, takie jak ma Tirpitz, jak ma Pommern, czyli 6-kilometrowe torpedki. Maksymalny damage to jest niecałe 14 tysięcy. No, do użycia raczej w ostateczności, bo ja uważam, że tym okrętem powinno się grać właśnie jak krążownikiem, także za bardzo w zwarcie z innymi pancernikami się nie pchać. Z krążownikami jak najbardziej. Wtedy też ryzykujemy, że trafimy na krążownik, który również ma torpedy. I wtedy już będzie troszeczkę ciężej, no bo tutaj nie mamy dostępnego hydro, mamy naprawkę, grupę naprawczą, spotter wymienny na fightera i rozbicie. Jeżeli chodzi o pelotkę, to ten okręt naprawdę jest bardzo uciążliwy dla lotniskowców. Oczywiście ta pelotka nie jest taka, że wytnie cały nalot, zanim on zdąży nam cokolwiek zrobić, bo jeżeli kapitan lotniskowca nie leci po sznurku, tylko troszeczkę manewruje, no to jednak ten jeden atak nam wsadzi. Ale straci przy tym na pewno sporo samolotów, także pelotka będzie tutaj bardzo ważnym atutem naszym, dodatkowo, że mamy właśnie rozbicie. I możemy sobie tym okrętem właśnie grać na dalszych dystansach, z tym, że powiem szczerze,
czy warto kupować za taki zasób okręt, który będzie grał jak krążownik? Jeżeli ktoś ma Burgundię, to ja raczej bym odlecał. Takie połączenie odradzał i nie polecał. Ale powiem szczerze, że grając tym jak pancernikiem, naprawdę bym rozczarowany, bo często w sytuacji, kiedy powinny wchodzić takie buły, że aby się ekran trząsł, no to niestety ten damage nie był jakiś porażający. Sytuacje, kiedy ja strzelam do Yamato i muszę wybierać strzelanie ponad budówkach, a nie prosto w kadłub, żeby cytadelki wbijać, no to jest trochę już słabe, ale no, te cytadele zdarzają się tutaj nawet z obeków. Nie wiem, czy w tej bitwie akurat była taka sytuacja, ale z obeków w lekko pancerzone cele również te cytki sobie tam czasami potrafią wpaść, ale to jest raczej mocno losowe zagadnienie. Okręt jest za stale, jak już wspomniałem. To nie jest zasób, który zdobywa się szybko, który zdobywa się łatwo. Także ja uważam, że ja bym sobie tego okrętu drugi raz nie kupił. Gdybym sobie ogarnął wcześniej, jak to się tym gra, to raczej bym sobie tego okrętu nie sprawił. Mam Burgundię, która również służy do grania w dosyć sporym dystansie i palenia. Można sobie tam też przerzucić pepans i próbować stadelować krążowniki. Też jest celnym okrętem, mamy co prawda mniej dział, ale mam wrażenie, że Burgundia jest nieco bardziej odporna niż Mecklenburg, bo tutaj za bardzo tego damage'u nie wytrzymamy zbyt długo. Także podchodzenie na blisko, próba wykorzystania na siłę tych torped 6-kilometrowych skończy się raczej szybką wycieczką do portu, bo tutaj ten damage będzie do nas, będziemy chłonąć te pociski bardzo ochoczo, także niestety nie jest to okręt do braulowania. No, może jest twardszy od szlifierki, ale na pewno nie jest to taki okręt jak Kurfürst czy Prusen, które wytrzymają taki nawał ognia. Second Arc, jak wspomniałem, to jest raczej funkcja dekoracyjna, ale nie będę przerabiał kapitana, bo to jest kapitan ze Schlieffena. No i zawsze coś tam miłe dla oka się tutaj w tej bitwie dzieje. Widzicie, że te salwy są naprawdę bardzo celne i tych pocisków wchodzi sporo. Pożary też pojawiały się tutaj w tej bitwie co chwilę. Nie wiem, czy po prostu tak losowało, czy tak dobrze pali, ale szansa na podpalenie tymi pociskami wynosi 27%, przy czym leci ich 16, także no przyzwoicie, ale jeżeli ja chcę pancernik do palenia z daleka, to wolę sobie wziąć Conquerora i wtedy mieć spokój, że będzie miał ten Conqueror jeszcze większą alfę tych pocisków, plus mamy nieco grubsze rury, także jak przerzucimy sobie na pepance, to też będziemy w stanie coś komuś sensownie zrobić. A tutaj pepance to jest taka funkcja no, na dosyć niskim dystansie, gdzie już nasza obecność jest niewskazana raczej. Także powiem wam, że jeżeli oczekujecie pancernika, to raczej nie w tym wydaniu, przepraszam, bo się skichałem. To nie jest okręt do walki na blisko, do walki zaciętej w kapie, burta w burtę z innym pancernikiem, bo po prostu nie mamy takiej siły ognia, żeby z tym pancernikiem sobie poradzić i nie mamy takiej wytrzymałości, żeby z tym pancernikiem też stać ramię w ramię przy wymianie ognia, tym bardziej, że on nas bije mocniej, a my jego słabiej. Więc ja bym, szanowni państwo, się tutaj zastanawiał bardzo mocno nad zakupem tego okrętu jeszcze raz. Od momentu, kiedy zmieniłem główną amunicję z pepanców na obeki, ten okręt zaczął mi kręcić lepsze wyniki, ale czy to jest dobry pomysł? No, za tą bitwę dostałem minus 2 do karmy, także ludzie nie przepadają za pancernikami strzelającymi z obeków. Chyba jeszcze nawet jest na czacie widoczne, ale niestety no tutaj pepanc 305 mm na takich dystansach raczej wielkiej krzywdy przeciwnikowi robił nie będzie. Nawet w krążowniki ma problem zrobić jakiś sensowny damage, także główna amunicja na tym okręcie to są obeki. No chyba, że ktoś nam bezczelnie pokaże burtę na jakimś małym dystansie, bo tutaj mamy całkiem przyzwoite kamo, to też warto zaznaczyć. Wykrywalność z powierzchni tutaj wynosi nam... Ile? 13,9 km. Także nie jest to zły wynik, jeżeli chodzi o pancernik, który jest tak celny i ma tyle artylerii. Ale grubie opancerzone krążowniki możemy już mieć problem jakoś bardzo skrzywdzić. Tam cytadelki będą się pojawiały bardzo sporadycznie. Ale oczywiście obeki robią robotę. Potrafią raz, że bardzo mocno podpalać, bardzo intensywnie podpalać. To jeszcze przy takiej ilości pocisków ta alfa się jakoś wyrównuje, bo mimo, że pociski mają mały kaliber, to jednak ilość ich nadgania to, że ten damage jednak będzie spory nam się na ekranach pojawiał. Nie mamy hydro, także mamy coś w stylu Brandenburga, tylko że na tierze 10 i dostępnego dużo drożej, bo za stal, a nie za dublony. Przy czym ja powiedziałbym szczerze, że
Brandenburgiem praktycznie od czasu recenzji nie grałem wcale, bo wolę sobie wyciągnąć Tirpitza na tierze 8 niż Brandenburga i myślę, że tutaj też będę wolał wyciągnąć albo Szlifierkę, albo Kurfürsta, a nie Mecklenburga, bo ten okręt jest taki... No coś tam podziała, coś tam postrzela, ale nie jest taki, żeby bitwę wyciągnął, bo tak jak już wam wspominałem w tym materiale, nie jest to okręt, który wytrzyma jakąś tam zażartą walkę z innym prawdziwym pancernikiem, bo to jest krążownik liniowy, ciężko to nazwać pancernikiem z takim kalibrem artylerii i z taką wytrzymałością na ostrzał przeciwnika. Nie jest to okręt zły, broń Boże nie, ale no nie jest jakiś prosty i wdzięczny w graniu, także jeżeli chodzi o ocenę tego okrętu, to ja bym mu dał... To nie jest prosty temat. Ma torpedy. 6,5 dam mu. Dobra, 7, bo Iwa mi dostało ostatnio 5, także ten dostanie 7. Ale no to nie jest okręt dla każdego i na pewno to nie jest okręt do gry na pierwszej linii, także to trzeba mieć na uwadze. No i wiadomo, że te niemieckie torpedy też usytuowane są jak są na krążowniku, przepraszam, na tym pancerniku. W związku z czym musimy się liczyć z tym, że bardzo często w kluczowym momencie, kiedy chcemy tych torped użyć, one zostaną po prostu zniszczone przez jakąś losową salwę przylatującą nie wiadomo skąd i będziemy mieli trochę ząg. Także no niestety, ale one nie są opancerzone, te wyrzutnie praktycznie w ogóle, także musimy się z tym liczyć, że w sytuacji, kiedy chcemy z tych torped skorzystać, bo gdzieś tam się dostaliśmy na te 6 km do przeciwnika, to on nam te torpedy po prostu zniszczy. I... Czy polecam zakup? No jeżeli nie macie na przykład Burgundii, a chcecie coś takiego właśnie krążownikowatego na tierze 10, no to można to rozważyć, ale nie jest to na pewno pozycja obowiązkowa. Ja bym się mocno zastanawiał drugi raz, czy to kupić, bo pewnie ten okręt będzie się przez większość czasu kurzył i będzie wyciągany z portu tylko na prośbę widzów na streamach, także ja tutaj raczej z niego za bardzo korzystał nie będę. Ale 7 na 10 mogę mu dać, bo no jest niesamowicie celny. Kaliber troszeczkę tutaj odstrasza, ale celność i ilość tych latających pocisków wyrównuje ten mały kaliber. No z tym, że właśnie pepance to będzie jednak problem ze względu na penetrację. No bo taki pocisk się nie przebije przez te grube pancerze na pancernikach. Z krążownikami też może być leciutki problem, ale da się z tego okrętu zrobić jakieś fajne bitwy, także trzeba po prostu grać ostrożnie, bo on nie wytrzyma dużego ostrzału. No to już kolejny raz się powtórzę. To nie jest pancernik. Trzeba tym grać jak krążownikiem, wtedy będzie dobrze. Ale czy warto płacić tak wysoką cenę w stali za okręt, który w ten sposób musi być prowadzony? No ja bym się zastanowił bardzo mocno nad tym tematem. I powiem szczerze, że nie wiem, czy bym go komuś polecił, także a weź ten, będziesz się zajebiście bawił, będziesz kręcił wyniki jak pojebany. Nie. Powiem wam szczerze, że nie bardzo. Tu trzeba grać ostrożnie, obserwować mapę, szukać potencjalnych celów, ewentualnie, o zobaczcie, przyleciała salwa, rozwaliła mi wieżę, 10 tysięcy i jednej wieży głównej już nie mam. To mi się bardzo rzadko zdarza w WoWsie grając, ale tutaj już to jest druga bitwa, w której zagrałem tym okrętem ma 10 czy 11 bitew, żeby tą recenzję nagrać. To jest druga bitwa, w której jedna z wież zostaje zniszczona permanentnie. Bitwa niestety będzie przegrana, ale widzicie, że tutaj no, głównie mam w rurach pociski ląkowo burzące. Pepance raczej tutaj zbytnie roboty robić nie będą. Spójrzcie w ogóle, co zostało na mapie. U nas zostały same pancerniki, u przeciwnika zostały 3 pancerniki i 2 dedeki. Także chyba wiadomo, kto tutaj bitwę wygra. Także podsumujmy. 7 na 10, bo to nie jest okręt zły, ale nie jest prosty i... Powiem szczerze, że chyba nie jest warty swojej ceny. Można kupić sobie coś innego, coś prostszego do obsługi. Na przykład zwykły Conqueror będzie nam robił to samo i będzie to robił lepiej. Będzie lepiej palił, będzie miał lepsze camo. Sekundarka tam no raczej nas nie będzie kusiła, bo jej praktycznie nie ma albo jest krótka. A tu, że mam kapitana ze Szlifiera, no to ta sekundarka coś tam sobie strzela. Widzicie, 176 trafień, wystrzelonych pocisków o ponad 900, także celność w okolicach 20% wystrzelonych pocisków trafia w cel. No i niestety nie jest to jakieś źródło damage'u. Co innego na Szlifierce, gdzie tam celność sięga 30-40%. To jest kolosalna różnica. Ale tutaj niestety no nic tego więcej nie wyciśniemy, szanowni państwo.
Pewnie pojawi się wiele osób, które się z tą recenzją nie zgodzi, ale ja powiem szczerze, nie jestem jakoś zachwycony tym okrętem. Bardzo lubię Kurfürsta, bardzo lubię szlifierkę, umiem takimi okrętami grać. A tutaj no niestety trzeba wziąć pod uwagę to, że ten kaliber jest malutki, mimo że reload mam dosyć szybki. Zwłaszcza jeżeli Lutyensa tak sadzimy, to tam też te kilka nam sekund spadnie ten reload. Ale powiem wam szczerze, no ja bym tego okrętu drugi raz sobie nie wziął, bo on szybko raczej z mojego portu nie wypłynie tak z własnej mojej woli, także myślę, że mógłbym ten zakup sobie anulować spokojnie i nie, na pewno by mi tu łzy nie leciały z tego powodu, że tego okrętu nie posiadam. Bo są lepsze okręty, które robią podobną robotę i są dostępne prościej, taniej i bez takiego nakładu czasu, jaki potrzeba, żeby zbierać 30 parę tysięcy stali. Oczywiście jest kupon, no ale wiadomo. I tu już mamy chyba ostatnie minuty bitwy. Przyspieszę troszeczkę, nie wiem, czy to w ogóle coś będzie jeszcze strzelane. Długa bitwa, także i gadania sporo. No i w tym momencie pada nam pancernik. Tak wygląda, szanowni państwo, kapitan na tym okręcie. Bo to jest kapitan ze Schlieffena i na tym okręcie też się jako tako sprawdził. Można oczywiście sobie sekundarkę tutaj darować, wziąć adrenalinę i czujność na przykład w to miejsce, ewentualnie jeszcze ostatni bastion, żeby tam się nie uszkadzały wyrzutnie i takie rzeczy. Nie ostatni bastion, ten to jest perk zapobiegawcze utrzymanie. O, właśnie o to chodziło. Żeby te wieże i torpedy nie zostawały tak szybko niszczone. A tak wygląda, jeżeli chodzi o wyposażenie oraz o sygnały. Oczywiście tutaj na trzecim slocie można sobie zmienić sekundarkę na artylerię, ale to i tak jest dosyć cenne, bo jak już wspomniałem, Sigma 2.05, także nie jest najgorzej. Przeładowanie 23 sekundy w takiej konfiguracji. Jeszcze dochodzi Lutyens, także tam te kilka sekund się urwie. No i cóż, 7 na 10, ale można sobie ten okręt spokojnie darować. Nie jest to pozycja obowiązkowa. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.